zapowiadane było, że gimnazje są zlikwidowane. Obyście tego nie robili. Na konferencji słyszymy gromkie słowa o tym, że mamy zasiąść do stołu negocjacyjnego z prezydentem, wójtem, burmistrzem, starostami ościennych samorządów. Czy państwo radni, będący na konferencji, byliście upoważnieni do tego, żeby wypowiadać się w imieniu tych wszystkich samorządów? Czy państwo z nimi dyskutowaliście o możliwościach finansowych? Czy państwo zasięgnęliście opinii, ileż to razy powiat, szpital występował i jaką tą pomoc otrzymał? Bodajże wczoraj na jednym ze spotkań było u mnie 3 wójtów. Gdy im dziękowałem za to, że wesprą dużymi pieniędzmi Głogowski szpital, oni mieli. Skąd? Kto tak powiedział? No mówię, jak? No przecież radni w imieniu wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów o tym mówi. Poza tym, szanowni panowie, gdybyśmy rozpoczęli te rozmowy, bylibyśmy nakłonieni przez was do złamania prawa. Tego chcecie? Mówiliśmy i ostatnio, i w grudniu, i na kolejnej sesji, że przygotujemy państwu uchwałę, w jaki sposób, w jakim trybie, zgodnie z prawem, mamy zgodę i przyzwolenie na prowadzenie tychże rozmów. Ja powiem więcej. My, szanowni państwo, po przyjęciu tej uchwały i po powołaniu zespołu poinformujemy Centralne Biuro Antykorupcyjne o powołaniu zespołu, kto w jego skład wchodzi, tak aby była ochrona antykorupcyjna tego przedsięwzięcia. To jest dla nas oczywiste. Gdybyśmy z was słuchali, czy nie usłyszelibyśmy za chwileczkę, no nie, dogadywał się starosta z Platformy z kolegą prezydentem z SLD i po cichu zakręcili szpitalem i nie wiadomo jak, nie wiadomo dlaczego, kto przejmie szpital, dogadali się partyjniacy, a co społeczeństwo, co podmiot prywatny, dlaczego państwo nie szanujecie podmiotu prywatnego, dlaczego nie pozyskujecie środków zewnętrznych, no przecież w drugą stronę mogliście tak samo mówić. To pokazuje wasze intencje. One nie są prawdziwe, mam nadzieję i wierzę głęboko, że radni miejscy nie będą tego słuchać. Kolejny zarzut na konferencji. Zarzut o nagłym przyspieszeniu zarządu. Cytuję pana Krzysztofa Sockiego. Jeszcze 2-3 tygodnie przed terminem sesji nie mieliśmy tych materiałów. Brak wiedzy, że będzie procedowane coś związanego ze szpitalem. Nagle dowiedzieliśmy się, że szpital ma być zbyt. Szanowni państwo, na Boga, skąd ta amnezja? Od jakiego już czasu my o tym rozmawiamy? Ale to w niczym nie przeszkadza radnemu, byłemu radnemu, żeby opowiadać takie historie mieszkańcom. Czy państwo radni wiedzą, ten radny były, który tak się troszczył o szpital i mówił o braku wiedzy, jaką zanotował fantastyczną frekwencję, a jest członkiem, był członkiem Komisji Zdrowia. Szanowni państwo, radny Krzysztof, były radny, sympatyczny człowiek, nieobecności 60 blisko 2%. Co druga sesja radny nieobecny. Co druga sesja radny nieobecny. To nie jest w sprawie. Ja bardzo przepraszam, tutaj nie ma limitów. Tak jak prezydent się wypowiada, proszę nie przeszkadzać. Więc szanowni państwo, kto wprowadza w błąd? Ten, który nie uczestniczy w pracach, który nie należycie wykonywał mandat radnego, który nie przeczytał protokołów z posiedzeń Rady Powiatu? Beztroska. Nie mamy żadnej wiedzy. Niesamowite przyspieszenie. A przecież to w grudniu, na tej sesji, szanowni państwo, padły słowa. Przyspieszcie. Przyspieszcie. Ustalmy tryb, zróbmy sesję nadzwyczajną. Po 3 miesiącach co my słyszymy? Nagłe przyspieszenie. To niesamowite. Pojawiła się, i tu państwa zaskoczę, bardzo miła i prawdziwa wypowiedź na tych konferencjach.
choć chyba nie była konsultowana z klubem radnych, że powiat głogowski jest w dobrej sytuacji finansowej. Brawo za szczerość. Wcześniej słyszeliśmy, że powiat jest w ruinie. Teraz słyszymy prawdę, dostrzegliście to Państwo, że powiat jest w dobrej sytuacji finansowej. W zależności, o co Wam chodzi, kogo chcecie zdenerwować, kogo chcecie wystraszyć, takich używacie argumentów. Niewiele one mają wspólnego z faktami. Na jakiej podstawie, jakim prawem padają słowa z Państwa ust o podupadającym szpitalu? Czy Państwo nie zauważyliście, jak wiele w głogowskim szpitalu się zmieniło w ostatnich latach? Remonty, zakupy sprzętu, nowoczesne oddziały, SOR, blok operacyjny, kadra medyczna i administracja. Takimi, Szanowni Państwo, słowami nieuprawnionymi, krzywdzącymi, ubliżacie ciężko pracującym i sumiennie wykonującym swoje obowiązki pracownikom szpitala. To ci ludzie z tego szpitala codziennie w swojej pracy ratują zdrowie i życie moich, waszych sąsiadów i wszystkich, którzy tej pomocy potrzebują. Pada również pytanie, czy interesy pracowników szpitala będą zapewnione. Szanowni Państwo, odpowiadam w imieniu zarządu stanowczo. Przede wszystkim najważniejsze jest bezpieczeństwo i zdrowie, życie mieszkańców powiatu głogowskiego. Pracownicy głogowskiego szpitala powiatowego byli informowani i są, że ich stosunek pracy jest bezpieczny. Nie będzie zwolnień w ich zakładzie. I teraz coś, co mnie naprawdę zaćmiło. No nie kto inny, ale radni z Komitetu Wyborczego Jana Złobuskiego dziwią się, skąd są oferty od podmiotów zewnętrznych. Składane są celu nabycia. Skąd one się wzięły? Ni z gruszki, ni z pietruszki. Dla Was jest to zdziwienie. Kto może chcieć być zainteresowany głogowskim szpitalem? Szanowni Państwo, ja w przeciwieństwie do Was jestem dumny z tego, że ten szpital, praca radnych kilku kadencji, praca zarządów, dyrektorów szpitala jest tak dobrze postrzegana na zewnątrz. Państwo, tu dzisiaj już to padło, ja to powtórzę. Państwo jesteście zdziwieni, bo skutecznie przez dwie kadencje w mieście odstraszaliście inwestorów Starego Miasta. Na nieszczęście powiatu odstraszacie ich z powiatu. Pytanie. Dlaczego tak się boicie prywatnych inwestorów? Czy my powiedzieliśmy, że nie prezydent? Słyszeliśmy domniemanie jednego z radnych, że jeżeli prezydent był wymieniony na trzecim miejscu, to jest trzeci w kolejności. No Szanowni Państwo, troszeczkę pokory i zrozumienia. Informacja była przekazana prawdopodobnie z kalendarza wpłynięcia propozycji, współpracy. Nie ma możliwości, żeby kogoś tutaj forować. Tak jak powiedziałem wcześniej, gdybyśmy kogoś forowali, byśmy się narazili na te same zarzuty, które robicie teraz. To świadczyć będzie tylko i wyłącznie o przejrzystości. Tak jak z zapisu uchwały czytała panu radna Ewa Pawła Kosomańska. O wszystkim będziecie wiedzieli, załoga będzie wiedziała i Państwo podejmiecie decyzję. Ale nie. Na potrzeby chwili, polityki, Państwo dajecie sygnał mieszkańcom, sprzedadzą, zniszczą, a jeszcze teraz najlepsze, wydzielą działki i je przehandlują. Ja o prezydencie i o urzędzie miejskim nie będę mówił, jego siła, budżet jest znana. Nie będę mówił też o ENC, bo tej spółki kapitałowej za bardzo nie znam, poza tym, że zarządza wieloma szpitalami, nie wiem, wieloma panowie zarządzaliście, jak tak się na tym znacie. Ale zapytam o trzeci punkt. Dlaczego proponujecie wyłączyć spółkę kapitałową
MCZ, należącą do KGHM Polska Miedź S.A. Powiem więcej. Ja do dzisiaj byłem w pełni przekonany, że ci wszyscy dyrektorzy, którzy pochodzą z Głogowa, zasiadają na stanowiskach dyrektorskich do spraw pracowniczych będą i w oddziałach, i w zakładach, i w centrali, będą namawiali zarząd KGHM do tego, aby zainwestować w Głogowskim szpitalu. Państwo mówicie, nie, po co? Czysto tragedia. Co to jest MCZ? Do czego on jest nam potrzebny? Przeciwnego zdania byli pracownicy szpitala. Czy panowie dyrektorzy, panów koledzy, chcą mówić górnikom, kutnikom? Nie. Wasz pracodawca KGHM nie będzie zainteresowany Głogowskim szpitalem. Jego nie interesuje zdrowie, życie was, waszych rodzin, mieszkańców, ziemi, na której oddziałuje ten zakład. Czy tak ma polegać wsparcie dla powiatu i dla głogowskiej lecznicy? Ja jestem tym bardzo zdziwiony. Czy nie byłoby też tak, że jakbyśmy poszli państwa drogą, to byście powiedzieli, mieliście ofertę MCZ-u. Dlaczego pozbyliście się jej? Przecież to tak bogaty i odpowiedzialny zakład. Przecież MCZ to wspaniały szpital. Układ PO-SLD doprowadza do tego, że ze szpitala wyłączeni z negocjacji są tacy duży gracze. Wy mówicie, miasto jest największe. No, chyba, że ten kombinat zostanie zniszczony. Mam nadzieję, że tego nawet wy nie zrobicie. O MCZ-cie, szanowni państwo, nie będę mówił, jakie mają oddziały. Przeczytam tylko kilka certyfikatów. Dla was to nie ma znaczenia, a dla Głogowa ma bardzo duży. Jakość zarządzania w Miedziowym Centrum Zdrowia spółka akcyjna jest weryfikowana od 2010 roku, kiedy to spółka uzyskała certyfikat ISO. W czerwcu 2014 roku pozytywnie przeszła audyt certyfikujący zintegrowany system zarządzania w zakresie norm. System zarządzania jakością, system zarządzania środowiskowego, system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Od 2011 roku szpital MCZ spółka akcyjna legitymuje się certyfikatem przyznawanym przez Ministerstwo Zdrowia potwierdzającym spełnienie standardów akredytacyjnych w lecznictwie szpitalnym. W latach 2013-2014-2015 MCZ był certyfikowany w zakresie czystego leczenia. Przez ostatnie 3 lata w ogólnopolskim rankingu Bezpieczny Szpital szpital MCZ-SA zajął pierwsze miejsce w województwie dolnośląskim oraz czołowe miejsca w Polsce. Od 2010 roku spółka jest posiadaczem tytułu Gazeli Biznesu. Na przestrzeni ostatnich lat uzyskała także miano Diamentu Forbesa oraz Perły Medycyny. MCZ posiada również certyfikat Czyste Leczenie. MCZ w 2011-2012 roku w rankingu Dziennika Rzeczpospolita Bezpieczny Szpital uzyskał drugie miejsce wśród najlepszych szpitali na Dolnym Śląsku. Począwszy od 2013 roku, trzykrotnie uzyskało pierwsze miejsce w województwie dolnośląskim i tytuł najlepszego szpitala w województwie. W tym samym rankingu zdobywało czołowe miejsce wśród szpitali w Polsce. Ósme miejsce w 2013 roku, trzecie miejsce w 2014 roku, piąte miejsce w 2015 roku oraz wyróżnienia w zakresie jakości opieki medycznej. Od 2010 roku przez 6 kolejnych lat w rankingu Puls Biznesu MCZ uzyskuje tytuł Gazeli Biznesu. W 2014 roku zajął trzecie miejsce w rankingu Skrzydła Zdrowego Biznesu, którego organizatorem jest m.in. Dziennik Gazeta Prawna. I już kończę. Miałem tego nie mówić, ale po raz kolejny to, co wam Jarowiec napisał, dzisiaj powtórzyliście, no i skorzystam z tego. Naprawdę. Wszyscy pamiętamy, jak były radny powiatowy, jego mocodawca wielokrotnie organizowali konferencje prasowe na temat budowy dwóch galerii w Głogowie. To, co łączyło te konferencje o galerii i o szpitalu i dzisiaj brzmiało również na sesji, to słowo guzik, a w zasadzie fabryka guzików.
zapraszam tych wszystkich sympatycznych panów z konferencji, aby spojrzeli tutaj przy stołku. Co z waszej galerii zostało? Guzik, szanowni panowie. Dziękuję bardzo. Dziękuję.